Dzień dobry Państwu, Maciej Woźko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl. Witam w wywiadzie gospodarczym, który powstaje podczas drugiego dnia Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Forum nabiera rozpędu po dwóch dniach. No, kilkadziesiąt paneli za nami, również panele związane z finansowaniem inwestycji, niezwykle ważnym elementem pomysłu gospodarczego na najbliższe lata, jeśli nie dziesięciolecia. Wiele odniesień do stulecia odzyskania niepodległości, do Gdyni jako miasta, które powstało właśnie z marzeń Polaków o tym, żeby przeprowadzić inwestycję, która z początku być może wydaje się niemożliwa. To wszystko tu w Gdyni. Mamy okazję porozmawiać z panią prezes, która w kilku panelach występowała. O podsumowanie tych paneli będę prosił, ale zacznę od przedstawienia naszego gościa. Pani prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Banku, o którym musimy powiedzieć, że został najlepszym bankiem, najlepszym dużym bankiem w konkursie Gazety Bankowej. W ubiegłym tygodniu miałem okazję wręczać pani prezes nagrodę. Tym razem gratulacje, gratulujemy nagrody i nagrody szczególnej, bo Bank Gospodarstwa Krajowego znalazł się w gronie banków, dużych banków komercyjnych, dużych przedsięwzięć komercyjnych. Na pewno dla nas szczególne wyróżnienie i tutaj należą się podziękowania przede wszystkim wszystkim moim pracownikom, bo to ogromny wysiłek, ogromna praca ostatnich miesięcy. Wierzę, że przyniosła właśnie takie efekty, że zostaliśmy nagrodzeni. Mówiła Pani wielokrotnie, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest bankiem komercyjnym, nie ściga się z bankami komercyjnymi, raczej uzupełnia ich ofertę. Jak to jest właściwie? Bo nie jesteśmy bankiem komercyjnym, nie jesteśmy bankiem regulowanym prawem handlowym, tylko jesteśmy bankiem regulowanym osobną ustawą dedykowaną dla Banku Gospodarstwa Krajowego, więc jesteśmy typowym bankiem państwowym, bankiem rozwoju. Są to szczególne banki, które występują w różnych państwach na całym świecie. W Europie możemy porównać nas do KfW, niemieckiego banku rozwoju, czy CDP francuskiego i hiszpańskiego, z którymi zresztą cały czas bardzo ściśle współpracujemy. To są szczególne banki, których zadaniem jest uzupełnianie luki w finansowaniu w stosunku do banków komercyjnych, czy też banków nawet spółdzielczych, bo nie zapominajmy, że ten sektor bankowy jest dużo szerszy niż tylko banki komercyjne, a my mamy działać jako ten hub, który uzupełnia ofertę szeroko rozumianego sektora bankowego. Tą różnorodność widzieliśmy też, czy widzimy co roku w konkursie Gazety Bankowej, przyznając nagrody właśnie bankom spółdzielczym, dużym, małym, średnim, szukając tego, żeby w kategoriach poszczególnych banki rzeczywiście konkurowały ze sobą na wyrównanym poziomie. Bank Gospodarstwa Krajowego jest tym trochę innym bankiem, bankiem rozwoju, ale w związku z tym też szczególna rola dla takiego banku w finansowaniu gospodarki, w finansowaniu inwestycji. Tak, tutaj dodam, bo gdyby Państwo prowadzili jeszcze jedną kategorię, najlepszy bank rozwoju, byśmy musieli ją odbierać co roku, więc byłoby to trudne faktycznie. Natomiast nasza szczególna rola do aktywizowania kapitału dla rozwoju gospodarki, bo na tym de facto polega nasza rola. Zresztą bardzo mocna nasza rola była w dwudziestoleciu międzywojennym. My bankiem, który był otwarty w 1924 roku, odegrał ogromną rolę w rozwoju właśnie gospodarki. No, zaliczone, że to dwudziestolecie międzywojenne jest właściwie przykładem tak dynamicznego rozwoju polskiego państwa. Tutaj była ogromna rola banków kumulowaniu kapitału, który też pozwoli de facto na uruchomienie tych mechanizmów wszystkich rozwoju państwa, infrastruktury. No, to było potężne przedsięwzięcie, ale my moglibyśmy robić ten rozwój dzięki kredytom zagranicznym, ale to, co nam groziło wtedy, właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, to, że gdybyśmy zaciągnęli kredyty w bankach zagranicznych,
musielibyśmy zrewidować nasze granice zachodnie. Nie po to walczyliśmy o odzyskanie niepodległości, żeby tylko dlatego, że potrzebne nam są pieniądze na rozwój, tracić te zachodnie granice. Więc to był ogromny, ogromny wysiłek całego społeczeństwa polskiego, determinacja, poświęcenie czasami swoich oszczędności, żeby budować. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, bardzo komfortowej, bo Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje wystarczającymi kapitałami, dokapitalizowany też przez Skarb Państwa, po to, żeby jeszcze efektywniej wykorzystać te pieniądze na właśnie wspieranie najważniejszych projektów infrastrukturalnych, najważniejszych projektów rozwojowych dla państwa. No dla nas taką Biblią i przewodnikiem jest niewątpliwie strategia odpowiedzialnego rozwoju, czyli plan Morawieckiego, i praktycznie nie ma przestrzeni w tym planie, w którym byśmy w jakiejś części nie uczestniczyli, bo nawet patrząc przez pryzmat potrzeby rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, to z takim sztandarowym naszym produktem, to są gwarancje de minimis. No, dzięki gwarancjom de minimis w gospodarce mamy ponad 84 miliardy złotych uruchomione dzięki tym gwarancjom i ponad prawie 140 tysięcy firm małych, średnich i też tych mikro, bo nie zapominajmy, że często to są jedno-dwuosobowe po prostu firmy, tak, to rodzinne, maleńkie firmy. Kapitału, też szukają absolutnie pomysłu tak. Na to, jak tę firmę zbudować i być może właśnie rozwinąć do większej działalności. A czasami nie ma tych zabezpieczeń, tak? Nie są wystarczające, więc odpowiedź poprzez gwarancję jest idealna do tego, żeby wesprzeć takie małe, średnie przedsiębiorstwa. To są też startupy, ale ja powiem tak, no, gwarancje de minimis to nie jedyny produkt. Jest pani tutaj na forum w Gdyni, przedstawiając też trochę działalność Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu eksportu, zwłaszcza w rejonie Trójmorza. To też projekt, który pojawia się w planie Morawieckiego, a skoro jesteśmy przy panu premierze, to warto przypomnieć, pan premier Morawiecki, inaugurując forum Wizja Rozwoju w Gdyni, mówił, za 5-7 lat będziemy mieli do czynienia z polskimi firmami, które będą ścigane przez cały świat, które będą gonione przez świat, i odwrócimy trochę ten kierunek, bo dzisiaj zbyt często to nasze firmy próbują dogonić konkurencję. Próbujemy odwrócić tę tendencję. Bank Gospodarstwa Krajowego ma w tym pomóc. Bank Gospodarstwa Krajowego pomaga poprzez to, że inwestujemy w fundusze, tak, w kilka funduszy, które są zarządzane przez PFR jako asset managera, to 90% kapitałów tam zgromadzonych to są kapitały właśnie BGK. My mamy tutaj ten podział naszych zadań i odpowiedzialności, ponieważ my udostępniamy kapitał, który ma wzmocnić możliwość rozwijania startupów, przedsiębiorstw, pewnych pomysłów właśnie tych technologicznych, innowacyjnych, które są gdzieś na początku, i to są rozwiązania, które się nie mieszczą taką bankowalność, tak, która jest często powtarzanym słowem. To nie jest przedsiębiorstwo, to nie jest pomysł, to nie jest projekt jeszcze do tego, żeby korzystać z normalnego kredytu, czy nawet kredytu takiego konsorcjalnego jak Bank Komercyjny i BGK. Natomiast w tej części kapitałowej, tak? Dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego jako ten ważny wehikuł kapitałowy dostarcza kapitał do funduszy, które są zarządzane właśnie przez PFR, żeby uruchamiać właśnie te innowacyjne przedsięwzięcia, innowacyjne firmy. Jak zapytał pan, czy mamy szansę konkurować? Mamy szansę. Jak jeździmy po świecie i spotykamy różne rozwiązania, czasem nawet przełomowe technologie, to często znajdujemy tam nazwisko, gdzie się kończy na Skiska, tak? Skłodowska, Kiri również, tak? Swojsko brzmiące nazwiska. I jak patrzymy na ten potencjał Polaków, tak? Naszych rodaków, w wielu miejscach widzimy, że on jest do uwolnienia. I po to musimy wprowadzić takie mechanizmy, żeby te wynalazki i rozwój następował tutaj u nas w kraju i żeby wzmacniał naszą gospodarkę, a nie tylko gdzieś właśnie gdzieś za granicą, gdzieś dzięki na przykład zaangażowaniu dużych, bez tutaj promowania dużych firm, więc nie użyję nazw. To sformułowanie związane z tym, że kapitał ma narodowość, że jednak no, kapitał i pieniądze mają też barwy narodowe,
pojawiło się stosunkowo niedawno. Do niedawna słyszeliśmy o jednak międzynarodowym systemie w wspólnej Europie. Dzisiaj widzimy, że tak naprawdę taki projekt związany z tym, żeby no jednak dbać o swój budżet, o swoje podwórko i o interes narodowy, robi coraz większą karierę, choć premier Morawiecki mówił też, odświeżając nieco sformułowanie internacjonalizm, czyli internacjonalistyczne firmy, czyli ponadnarodowe firmy, ale właśnie wywodzące się z Polski. Pytanie, czy tutaj mamy wystarczająco dużo kapitału, czy mamy wystarczająco dużo możliwości pozyskania tego kapitału, żeby zawalczyć rzeczywiście o duże rynki międzynarodowe? Myślę, że Polacy są coraz bardziej obecni na wielu rynkach na świecie, nie tylko w Europie, ale też i na świecie. Jak pyta Pan o kapitał? Oczywiście, że nie mamy jeszcze tego kapitału. Ciężko nas porównać do zachodniej Europy i kapitałów zachodniej Europy. 123 lata braku Polski na mapie. Rozbiory i degradacja tak naprawdę ziem polskich rozszarpanych na trzy części. 20-lecie międzywojenne, ogromny wysiłek, to co powiedziałam, kapitały prywatne użyte do tego, żeby jednak Polskę budować. 50 lat komunizmu, które może się poszczyczyć, że zbudował mieszkania z wielkiej płyty, ale to, że my, no i ogromne zadłużenie właśnie kredytami zagranicznymi i z powrotem spadek i od początku, tak? Więc tych spadków, takich podnoszenia się i budowania Polski znowu spadku jest bardzo dużo, więc ten kapitał, my jesteśmy na początku jego budowy. Jak zapytał Pan, czy kapitał ma narodowość, albo to, że powiedzieliśmy sobie, że jednak ma, bo nawet jak prezentujemy jakiekolwiek inwestycje, to mówimy, że dzięki kapitałom amerykańskim, norweskim, takim udało się zrealizować to, dzięki funduszom norweskim udało się zrealizować tamto, a dzięki funduszom szwajcarskim to. Czy ma narodowość? Ma. 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 A my jesteśmy tak naprawdę na etapie budowania własnego kapitału. Ja wierzę tutaj bardzo mocno i to jest ogromna praca ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli uruchomienie PPK, tak, kapitałowych programów, bo one mogą spowodować, że ten kapitał polski będzie szybciej rósł i efektywniej rósł. To zadanie jeszcze przed nami, również przed bankami, czyli namówienie Polaków do tego, żeby budować kapitał na oszczędnościach długoterminowych, na inwestycjach długoterminowych. Tego wciąż się uczymy. Zakładam, że Bank Gospodarstwa Krajowego również w tym programie uczestniczy, przekonując nas trochę do tego, że musimy myśleć o tym, co za 20-30 lat się wydarzy. Tak jak tutaj na forum Wizja Rozwoju Gdyni rozmawiamy na wielu panelach o wydarzeniach, które dopiero nadejdą za 10, 20, 30 właśnie lat. Ja wierzę, że duża praca, która będzie wykonana przez Polski Fundusz Rozwoju i zbudowanie PPK pozwoli nam też na zaangażowanie chociażby takich kapitałów w inwestycje chociażby Trójmorza. Inwestycje, tak? Infrastrukturalne, infrastrukturalne, duże, inwestycje, duże, które ogromne, które pozwolą tak naprawdę budować przewagi konkurencyjne i Polski, i tej części też Europy. My pracujemy teraz bardzo mocno z pozostałymi bankami rozwoju w ramach właśnie krajów Trójmorza, po to, żeby znaleźć sposób na finansowanie tak dużych potrzeb infrastrukturalnych w tej części właśnie centralnej i wschodniej Europy. Mieliśmy takie porównanie, tylko proszę mnie nie pytać o tutaj tak bardzo detalistyczne przywołanie liczb. Ile się jedzie z Berlina do Madrytu, a ile się jedzie z Tallina do Budapesztu. Tu jest w godzinach, tu jest w dniach, tak? Więc to potrzeby inwestycji infrastrukturalnych są potężne. A dwa, że my mamy defragmentację różnych dróg, tak? Mamy trójkę, już prawie przenika nam przez granicę, ale jeszcze nie udało Via się. Via Carpatia, Via Carpatia. Via Carpatia to mamy jeszcze większe wyzwanie, dlatego że Via Carpatia to nie dość, że potrzeba połączenia tutaj wielu państw, to odcinek ciągle Białystok i Lublin ciągle nie mamy połączony. I tutaj ciekawa dyskusja, tak anegdotycznie przytoczę. Dlaczego nie mamy inwestycji na części wschodniej kraju?
Bo nie ma druga. Dlaczego nie ma dróg? No bo nie ma inwestorów. No takim koło błędnym się zamyka. Kole jesteśmy. Próbujemy to z tego kręgu zaklętego wyjść również w debatach na forum, również w wywiadach gospodarczych poruszamy tego typu tematy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo przypomnę, dziękuję. Że moim i Państwa gościem była pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Dorzyńska-Muzyczka, a ja już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wywiadzie gospodarczym.